Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu zaprezentowano nowy numer kwartalnika Na sieradzkich szlakach. Wydawnictwo sieradzkiego oddziału PTTK od wielu lat promuje historię i kulturę ziemi sieradzkiej. Ten numer w całości poświęcony jest wydarzeniom z 3 września 1939 roku. Tego dnia na polu niedaleko wsi Kozy został zestrzelony polski samolot PZL-23B Karaś. Zginęli wówczas podporucznik obserwator Tadeusz Król i kapral strzelec pokładowy Ignacy Mularczyk. To nawet dla historyków lotnictwa, którzy zajmują się tym zawodowo, oni nie dają temu wiary. Do dziś jeszcze z tytułami doktorskimi historycy z Warszawy piszą, że ci lotnicy zginęli w okolicach Pławna koło Radomska. Przez długie lata as polskiego lotnictwa, pułkownik Władysław Król, przyjeżdżał do Radomska na grób niby swojego brata, a brat od 1952 roku pochowany jest na cmentarzu żołnierzy radzieckich w Sieradzu. I uważam, że bardzo dobrze, że znalazła się taka grupa pasjonatów. Podkreślam tutaj, wymienię tylko jedno nazwisko, Roberta Kielka, naprawdę wielkiego pasjonata, który doprowadził do tego, że w tak krótkim czasie grupa ludzi, pasjonatów z całej Polski, nie tylko tutaj z Sieradza, doprowadziła do tego, że to miejsce jest w odpowiedni sposób upamiętnione i wreszcie po latach niebytu i porucznik Król, i kapral Mularczyk mają tablicę na grobie, gdzie są pochowani. W kwartalniku Na sieradzkich szlakach opisane są nie tylko wydarzenia z pierwszych dni wojny. Pasjonaci historii zebrali wspomnienia nieżyjących już świadków. Są też artykuły o związkach ziemi sieradzkiej z polskim lotnictwem. Kwartalnik nieprzypadkowo w całości poświęcony jest lotnikom. No otóż dlatego, jak już Państwo wiecie zresztą, że 4 września tego roku doszło do odsłonięcia pomnika w miejscu śmierci załogi PZL-23 Karasia. To było duże osiągnięcie naszego w ogóle środowiska, no i duma wynikająca z faktu, że udało się odnaleźć także rodziny tych lotników i stąd postanowiliśmy uczcić tę okoliczność wydaniem specjalnego numeru poświęconego zestrzeleniu polskich lotników we wrześniu 1939 roku na ziemi sieradzkiej. Robert Kielek, inicjator budowy pomnika lotników, wspomina prace wykopaliskowe w miejscu katastrofy. Opisał również wydarzenia, dzięki którym w Kozach stanął obelisk. Podkreśla, że brało w tym udział wielu ludzi i dlatego się udało. Powiem szczerze, że wszystko poszło jak z płatka. Ja myślę, że tamci z góry kierowali jednak trochę tą sprawą, że to naprawdę poszło super. Nie miałem żadnych tutaj po prostu progów. Na spotkaniu autorzy zachęcali do lektury kwartalnika Na sieradzkich szlakach. Nowy numer można kupić w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sieradzu i Księgarni Róża.